Dzień dobry Państwu. Otwieram 23. sesję 6. kadencji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Na początku z obowiązku chciałbym tylko przypomnieć o przestrzeganiu zasad związanych z pandemią COVID. Dostaliście na poprzedniej sesji spryskiwacze, maseczki. Zachowujemy odpowiedni dystans społeczny i myślę, że wszystko będzie dobrze. Moje jeszcze nie jest, zużyte pożyczę. Na wstępie witam starostę bielskiego Mariusza Filipiuka. Wicestarostę Janusza Skulimowskiego. Witam członków zarządu Mateusza Majewskiego, Tadeusza Łazowskiego i Radosława Sebastianiuka. Witam kolegów wiceprzewodniczących Rady. Witam Tomasza Bylinę i Daniela Dragana. Witam koleżankę i kolegów radnych biorących udział w dzisiejszej sesji. Na naszą sesję zaproszenia przyjęli pani Elwira Harewicz, skarbnik powiatu, pani Małgorzata Malczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Witam pracowników starostwa, dyrektorów wydziałów, zastępców dyrektorów, obsługę Biura Rady Powiatu. Z mediów witam Radio Biper, które transmituje dzisiejsze obrady. Szanowni Państwo, na podstawie listy obecności na 23 radnych w sesji uczestniczy 20 radnych, w związku z tym stwierdzam prawomocność naszych obrad. W materiałach przesłanych przed sesją otrzymaliście Państwo proponowany porządek obrad. Czy są pytania do porządku obrad? Nie widzę. Przegłosujemy porządek obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad przedstawionego w dokumentach? Proszę o podniesienie ręki i przyjęcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu 22 sesji. Również Państwo otrzymaliście protokół. Czy są jeszcze pytania jakieś do otrzymanego protokołu? W związku z brakiem pytań stwierdzam, że protokół 22 sesji został przyjęty. Zamykam punkt 4, otwieram punkt 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach. 5a. Zmiany uchwały w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej o nazwie Dom Dziecka w Komarnie oraz nadania statutów jednostkom organizacyjnym powstałym w wyniku przekształcenia. Druk numer 168. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 168? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5b. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony. Druk numer 169. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 169? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny?
Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5c. Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Druk numer 170. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 170? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5d. Zmiany uchwały w sprawie regulaminu dotyczącego zasad udzielania stypendium starosty bielskiego. Druk numer 171. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 171? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5e. Regulaminów dotyczących zasad przyznawania stypendium starosty bielskiego, druk numer 172. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 172? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5f. Zmian w budżecie powiatu bielskiego na 2020 rok. Druk numer 173. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 173? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu 5g. Zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielskiego na lata 2020-2026. Druk numer 174. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 174? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 5, otwieram punkt 6. Sprawozdanie starosty z pracy zarządu powiatu w okresie pomiędzy sesjami. Proszę bardzo, czy są pytania do sprawozdania starosty? Nie widzę, zamykam punkt 6. Otwieram punkt 7. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia. Proszę bardzo.
Proszę, radny Arkadiusz Maksymiuk. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zaproszeni goście. Chciałbym się odnieść na początku do informacji, którą uzyskałem z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie od pani dyrektor Małgorzaty Malczuk. Dziękuję, jest ono szczegółowe, to daje mi pewien obraz odpowiedzi na pytania, które wnosiłem. Dziękuję serdecznie pani dyrektor. Chciałbym również poinformować, że zadawałem pytania na ostatniej sesji do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i o ile pierwsze z tych pytań już jest nieaktualne, bo ono dotyczyło komunikacji podczas, że tak powiem, zdawania egzaminów maturalnych i innych egzaminów z przedmiotów zawodowych, chodziło o połączenia telefoniczne w przypadku, gdyby coś się z kimś działo w wyniku choroby. To już jest nieaktualne. Natomiast chciałbym Szanowną Radę poinformować o odpowiedziach, które uzyskałem na kolejne pytania. Mianowicie jedno z pytań dotyczyło ilości zgonów w powiecie bialskim w roku 2019 w pierwszym kwartale i w analogicznym okresie tego roku. Więc zostałem przekierowany do Urzędu Stanu Cywilnego, bo Sanepid nie prowadzi takiej kartoteki. Natomiast odnośnie pytania trzeciego dotyczącego dziwnych przelotów, które nad naszym powiatem prowadziły samoloty, dostałem odpowiedź następującej treści. Chciałbym się z Państwem podzielić. Otóż nie posiadamy informacji, że nad mieszkańcami powiatu bialskiego odbywają się zrzuty substancji nieznanego pochodzenia z samolotów. Organem właściwym zajmującym się emisją zanieczyszczeń substancji szkodliwych do środowiska jest Inspekcja Ochrony Środowiska. W sprawie rozpylania w powietrzu szkodliwych substancji złożono już w 2018 roku interpelację poselską, czyli tu jak gdyby moje pytanie nie jest odosobnione. I jest informacja, że można tą odpowiedź ministra zdrowia i ministra środowiska uzyskać na stronie internetowej po wpisaniu stosownego adresu. Natomiast co do pytania czwartego, chodziło tam o to, czy Sanepid w 2019 roku przeprowadzał badania w produktach spożywczych na zawartość glifosatu. Odpowiedź jest następująca. Mianowicie w 2019 nie były przeprowadzane badania na zawartość glifosatu w produktach żywnościowych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej, ale mam informację dotyczącą tego roku. Mianowicie w 2020 roku przebadanych ma zostać około 80 tysięcy próbek żywności w całym kraju. W planach są między innymi dodatkowe badania kasz, płatków, mąki związane z doniesieniami o obecności glifosatu w produktach zbożowych. W takim razie chciałbym serdecznie podziękować za to, że inspekcja w tym kierunku będzie czyniła badania, bo zdrowie mieszkańców naszego powiatu, no myślę, że wszystkim radnym tu obecnym leży na sercu, więc chciałem się tą informacją z Państwem podzielić. Kolejna informacja, którą chciałbym tutaj jak gdyby adresować publicznie, to może bym dzisiaj nawet i jeszcze z tym nie występował, ale Szanowni Państwo, jeżeli w relacji dzisiejszej z sesji Rady Gminy Biała Podlaska słyszę pytanie radnego o tak zwany zakręt śmierci. Jest to odcinek Biała Podlaska-Czosnówka, oczywiście należący do miasta Biała Podlaska. I pada odpowiedź z ust przewodniczącego rady, że
na wskutek złej współpracy z powiatem nie bardzo jest jakaś możliwość, że to trzeba do mnie skierować te pytanie, więc ja chcę powiedzieć, że nas radnych powiatu jest więcej. To widocznie ta współpraca zła nie tylko mnie dotyczy. I skoro tak, to chcę zadać publiczne pytanie. Przed wyborami samorządowymi pan starosta, pan wójt gminy Biała Podlaska pod znakiem Czosnówka złożył deklarację budowy chodnika i można by tutaj no, wykazać się jeszcze odrobiną cierpliwości, ale wiecie państwo, naprawdę za chwilę może wydarzyć się tam coś, czego nikt z nas nie życzyłby sobie, czyli jakiś wypadek, bo widzę często matki z wózkami, które pchają po piachu i muszą to robić. Dlatego też moje pytanie jest takie, po której stronie leży problem? Bo wiem, że w tamtym roku już po złożeniu mojego wniosku budżetowego pan starosta składał do gminy zapytanie, jak gdyby, czy deklaracja ze strony gminy na wspólną budowę tego chodnika jest, czy też nie ma. I po prostu chciałbym się dowiedzieć, po której stronie leży problem i czy mieszkańcy Czosnówki, ale nie tylko, bo Czosnówka to jest taki wlot. Tutaj ruch jest ogromny i tutaj naprawdę prosi się o chodnik. Jeśli sam chodnik, to przynajmniej chodnik, a jeżeli byłby to ciąg rowerowo-pieszy, byłoby jeszcze lepiej. Ja w imieniu mieszkańców po prostu i w trosce o mieszkańców o to pytam i mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się w najbliższym czasie tę inwestycję wykonać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, wiceprzewodniczący Daniel Dragan. Panie przewodniczący, panie starosto, Wysoka Rado. Ja tutaj właśnie, skorzystając po koledze, też zostanę w kwestii tematów infrastrukturalnych. Otóż na wskutek pandemii ten temat trochę został odpuszczony, natomiast na początku roku przy okazji konsultacji tego komponentu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego rozpoczęto rozmowy o budowie 12 szprychy, tak zwanej linii 631, która miałaby biec między innymi przez teren powiatu bielskiego. Dla osób, które może się nie orientują, jeżeli chodzi o sprawy kolejowe, miałaby ona połączyć Lublin i Białystok bezpośrednim połączeniem kolejowym. Od istniejącej trasy linii numer 30 w Milanowie powstałoby odgałęzienie, które by prowadziło przez Białopodlaskę do miejscowości Fronołów w powiecie łosickim i już tam dalej na północ w kierunku Białegostoku. Z tej nowej linii, która miałaby powstać, większość z niej biegnie przez teren powiatu bielskiego. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę konsultacji, ten temat tak praktycznie nie istniał tutaj, jeżeli chodzi o lokalne samorządy. Ktoś w Warszawie nakreślił sobie parę linii, jeżeli chodzi o przebieg tej trasy, nazwał to dumnie z tak zwanym studium korytarzowym i to ten temat został przepchnięty dalej. Natomiast bez żadnej jakiejś informacji, ani tutaj rozmów z mieszkańcami, nie było mówione, z czym się to wiąże, z jakimi korzyściami i zaletami. Bo jak wiemy, kolej zawsze jest integratorem i możliwością rozwoju. Natomiast też ma ze sobą pewne problemy, ponieważ to oznacza dalszy dojazd do lekarza, dalszy dojazd do gminy, problemy rolników z dotarciem na pola, ponieważ wszędzie przejazdów w każdym miejscu, gdzie byśmy chcieli, nie zrobimy. A w tym proponowanym projekcie, który został przedstawiony, nie ma żadnej informacji o korzyściach dla powiatu bielskiego. Chodzi mi o to, że linia zostanie puszczona i nic nie wiadomo, gdzie powstanie jakiś przystanek. Coś, co mogłoby powodować, że ta linia, która zostanie wybudowana, ona da też impuls rozwojowy dla powiatu bielskiego. Został coś wyznaczony, ona tak naprawdę w tym momencie odkraja nam część powiatu bielskiego albo dzieli na dwie części, więc dobrze byłoby był tutaj i tutaj też zwracam się do kolegi Marka Sulimy o wsparcie, jeżeli chodzi o przewodniczącego Komisji Infrastruktury, żeby rozpocząć debatę nad tym tematem, żeby jak najwięcej z tego dobrego pomysłu budowy linii kolejowej przez powiat bielski wykorzystać dla naszej miejscowości, żeby
miejscowości, które leżą tak naprawdę w tym miejscu oddziaływania w proponowanych lokalizacjach, tak jak Wisznice, Rososz, Łomazy, Leśna Podlaska, Konstantynów, one mogły skorzystać na tym. Być może, jeżeli budujemy linię kolejową, to pomyślmy o tym, żeby kiedyś można tam było zrobić przystanek, żeby tam prędzej czy później mogły się zatrzymywać szynobusy czy inne pociągi, żeby ten problem wykluczenia komunikacyjnego w jakiś sposób rozwiązywać. Musimy pamiętać, że jeżeli ta linia kolejowa zostanie wybudowana, to nie liczmy, że coś więcej powstanie, więc w kwestii transportu kolejowego na terenie naszego powiatu, więc zróbmy wszystko, żeby dla naszych pokoleń, dla kolejnych pokoleń zostało to zapamiętane i pokazane, że zrobiliśmy wszystko, żeby te możliwości, które daje nam ta budowa tej linii, wykorzystaliśmy maksymalnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze radnemu. Proszę wicestarosta Janusz Kulimowski. Ty też? Tak, bo nie wiedziałem. Tak? Panie przewodniczący, panie starosto, szanowna rado. Tutaj odpowiadając może panu wiceprzewodniczącemu Draganowi, chciałbym powiedzieć, że jeśli nie widzi korzyści z budowy tej linii kolejowej, jeśli mówi, że ta linia ma dzielić, a nie ubogacać, to ja się z tym stwierdzeniem nie zgadzam. Ta propozycja to jest dopiero jak gdyby intencja utworzenia. Konsultacje wszelkiego rodzaju będą odbywały się później i zagwarantuję państwu, że one będą. To jest pomysł, który został dostrzeżony, który to właśnie wykluczenie komunikacyjne, o którym mówimy, o możliwości rozwoju poszczególnych gmin, powiatów, jest bardzo ważny i uważam słuszny. Myślę, że naszą wspólną rolą jest to, żeby takie pomysły wspierać, żeby takie działania, które służą mieszkańcom, tylko popierać, a nie szukać nieprawidłowości lub jakichś tam niedopełnień. Myślę, że ta troska, którą pan radny przejawia, zostanie spełniona. Jeśli teraz jestem przy okazji, przy głosie, to chciałbym też również panu radnemu Draganowi odpowiedzieć na pytania, które na poprzedniej sesji padły. Padły dotyczące, jakie środki zostały przekazane przez nasze władze, czy to władze lubelskiego wojewody, czy też ministra, do walki z COVID-em. Tak podkrótce może panu radnemu spróbuję przytoczyć. Począwszy od Powiatowego Urzędu Pracy. Minister pracy, przekazując środki na tarcze, które są te ochronne dla naszych mieszkańców, dla naszych przedsiębiorców, przeznacza, daje możliwość wykorzystania 0,5% na środki ochrony osobistej. Czyli to, jeśli dobrze odczytałem informację, to jest 196 700 zł jest możliwe w Powiatowym Urzędzie Pracy do wykorzystania. Chciałbym również powiedzieć, że do szpitala naszego, tutaj nie mam co prawda wartości jeszcze, bo być może te wartości zostaną wycenione i dopiero zaksięgowane, ale też chciałbym powiedzieć, że pokrótce maseczka trójwarstwowa 24 tysiące, maseczka z filtrem P2 300, gogle ochronne 500, środek do dezynfekcji powierzchni pufa 60 litrów i tak dalej, ale w każdym bądź razie, szanowni państwo, jest to ilość naprawdę znaczna. Bo to czytać można, bo to się składa z 25 pozycji, ale przekazane środki zostały. Szanowni państwo, teraz chciałbym jeszcze dotyczyć tej informacji co do DPS-ów. Przekazane środki do DPS-u w Kozuli, to są wyszczególnione na poszczególne DPS. Ale już tutaj pani dyrektor wyceniła te wartości tych środków i to opiewa na 85 tysięcy złotych. My jako odpowiedzialny samorząd przeznaczyliśmy też środki na ochronę i na wsparcie tych DPS-ów. Dzięki tym naszym środkom, które są też znaczne, bo to jest też 100 tysięcy złotych, to nie ulega wątpliwości, że tych przypadków nie było i miejmy nadzieję, że nie będzie. Chcę powiedzieć również, że
przebadane zostały osoby. Jest przebadanych łącznie pracowników 238. Także, panie radny, wydaje się, że współpraca i samorządu, i rządu w tym zakresie jest warta dostrzeżenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, ad voce, radny Dragan. Ad voce. Tak, dokładnie, ad vocem. Po pierwsze, tutaj proszę nie wkładać moje usta, w których nie powiedziałem, że to ja nie powiedziałem, że ja nie widzę korzyści, tylko jeżeli coś robimy, trzeba robić to mądrze i żeby to było zgodnie z interesem naszego powiatu, bo wybudować sobie każdy coś może. Mamy wiele takich inwestycji, które były wybudowane i teraz nikt z nich nie korzysta. Więc jeżeli coś robimy tutaj na naszym terenie, dbajmy o to, żeby było to zrobione dobrze. Bardzo proste. Dwa duże kominy były wybudowane ostatnio w Ostrołęce, które teraz będzie trzeba rozbierać i za miliard złotych tak naprawdę straciliśmy z budżetu, z naszych pieniędzy. Więc jeżeli robimy linię kolejową, która ma nam służyć, róbmy ją dobrze. I mam prawo, i z tego prawa właśnie korzystam, żeby o takie sprawy zapytać. Tutaj pan też wspomniał o tych maseczkach. 24 tysiące, wielka liczba, ale na 24-tysięczne miasto. Jakoś to wrażenie nie robi, tym bardziej, że te rzeczy się zużywa. Maseczka taka właśnie jednorazowa, ona dla lekarza nie służy dłużej niż 3 godziny. Więc nie wiem, czy to jest akurat powód do cieszenia się, czy nie. Pan powiedział o 60 litrach. Bardzo dobrze, bo wiem z powiatu chrubieszowskiego, oni tam dostali tylko 40 litrów. Więc to i tak jesteśmy, muszę powiedzieć, że jesteśmy lepsi. Ale nie, już się nie przerzucajmy, skupmy się na budowie linii kolejowej, bo jeżeli, tak jak powiedziałem, jeżeli to zrobimy dobrze, kolejne pokolenie naprawdę będą miały pociechę z naszych dokonań. Dziękuję. O głos prosi Marek Solima. Szanowny panie przewodniczący, szanowni starostowie, chciałbym poinformować tutaj kolegów radnych, że ustaliliśmy dzisiaj na Komisji Infrastruktury, że początkiem lipca będziemy chcieli przejechać wschodnią częścią ściany. Jeżeli ktokolwiek zechciałby ze swoich spraw coś, to prosimy do pani inspektor Ani zgłaszać. Tam będziemy patrzeć te właśnie drogi. Myślę, że tu kolego Arku wybierzemy się do wójta może osobiście. Pani Ania tam skontaktuje się, żeby porozmawiać o tych rzeczach. Także wracamy do swojego trybu pracy, bo byliśmy w szkołach na terenie Międzyrzeca Podlaskiego. Też w sierpniu wybierzemy się do szkół w Wiśnicach, Małaszewiczach i Janowie Podlaskim. Myślę, że też DPS-y można będzie w tej obejrzeć i opisać, jak to widzimy jako radni. Także bardzo was proszę, radni, abyście to zgłaszali. Też chciałbym wam przypomnieć, bo długi czas nie byłem, ale pamiętacie kiedyś, to chyba 2 lata temu, jak mówiłem o strasznym zatruwaniu, jak to działają te sanepidy, o strasznym zatruwaniu rzeki w moich okolicach i dopiero aż w Białej wypłynęły zdechłe ryby. Padnięte, zaczęto się tym tematem interesować, co od lat bardzo mocno jako mieszkańcy informowaliśmy o tych rzeczach. Było ogromne spotkanie, prawie 150 osób. Wtedy przyjechał wicestarosta Łosicki. Rzucił się do mnie, że chce zniszczyć miejsca pracy, robiąc takie spotkania. Ja powiedziałem, no miejsca pracy są ważne, to jest 200 osób, a co z tysiącami ludzi mieszkających po naszej stronie. Tam, drodzy państwo, sytuacja była prosta, tam znamy, gdzie rura wychodzi i tak dalej. Dalej się udaje, że to nic nie ma. Dobrze, niech tak zostanie. No tak jak z koronawirusem, z ASF-em, z tym wszystkim. Niech to się toczy. Zostawmy to prawdzie, która myślę, że w przyszłości okaże się troszkę inna. Jeżeli chodzi tutaj o ten spór, kto ile dawał i tak dalej, też zasłonę milczenia nad tym spuszczę. Dzisiaj odczuwam te dotacje dla firm, bo muszę państwu powiedzieć, że fakt, że firmy, niektórzy prezesi mówią, że dostali ogromne wsparcie na utrzymanie miejsc pracy. Ale ja się pytam, a co ze mną, który te miejsce pracy daje, żeby utrzymać, bo przecież
Jeżeli mój drób nie pójdzie do ubojni, no to kto będzie go, po co go trzymać, tego pracownika? A żebyście, nie chcę tutaj się żalić i tak dalej, w jakich cenach ja to teraz muszę oddawać, jestem przed tym. Jestem zszokowany, po prostu nie wiem, może będę głodował i tak dalej, bo nie pozwolę swoją rodzinę niszczyć moim kosztem, bo wychodzi na to, że to tym pracownikom to ja płacę dzisiaj. To ja płacę i to ogromne pieniądze. Jakbym powiedział wam, a powiem pewnie w krótkim czasie, o jakie to pieniądze chodzi, to się w głowie nie mieści. No dobrze, mówimy tu o jakiś, tu nikt nie żąda jakichś tam nie wiadomo o rzeczy, że rząd ma wszystkim nam spełnić nasze marzenia i dać pieniądze za darmo, ale jest bardzo ciężko, drodzy państwo, naprawdę. Polska wieś odczuje to bardzo, a wy w szczególności jako konsumenci tego wszystkiego. Jest bardzo ciężko, powinniśmy się skonsolidować te siły razem i wspólnie działać, bo przed nami jeszcze trudniejsze. Sami widzicie, co się dzieje. Tych przypadków jest coraz więcej. Jeżeli parę lat słyszeliście, ciągle mówiłem tutaj kolega, jak odsłuchałem, to samo byłem wtedy w takim miejscu, gdzie miałem czas słuchać, kiedy kolega Marek, przykro mi się zrobiło, aż mi się łza zakręciła, że wylewałem jakieś krokodyle łzy nad ludźmi, którzy byli poszkodowani ASF-em. Tak, wylewałem, bo było prawdę, upominałem się o nich. To, że dzisiaj siedzimy cicho już, gdzie nie ma nic w zamian, jest coraz ciężej. Dobrze, też zostawiam zasłonę milczenia, zobaczymy. Były różne czasy. W tych czasach już wielu z was przeżyło, było i dobrze, i źle, ale te sytuacje wszystkie weźmy poważnie. Nie kłóćmy się, bo jesteśmy Polakami, mówimy jednym językiem i zacznijmy naprawdę konsolidować te siły, bo sytuacja jest naprawdę, można powiedzieć, dramatyczna nawet w niektórych przypadkach. Byłem na zjeździe OPZZ-u w tamtym tygodniu. Włos się jeżył, kiedy konkretne przypadki, gdzie rolnicy się już wieszali, odbierali sobie życie w poznańskich i tak dalej. Są to potwierdzone przypadki i Izdebski to zbiera cały czas. To nie są żarty. Psychika siada, zamknęli byliśmy przez te pół roku. Psychika ludziom nie wytrzymuje. Nie jest tak pięknie, nie jest tragicznie tak, jak to maluje jedna strona, ale nie jest tak pięknie, jak maluje to druga strona. I to trzeba powiedzieć rację. I trzeba to wszystko pośrodkować i poważnie do tych rzeczy. I my tu w powiecie, jest wielka odpowiedzialność na nas też. Siądźmy nawet sami wszyscy i naprawdę zastanówmy się, jak wspomóc w tych sprawach, jak przekazać informacje do rządu, gdzie te luki są, gdzie jest brak tak jakby zrozumienia pewnych rzeczy i wydawanie pieniędzy, tak jak tu kolega Dragan też ma rację, w błoto nieraz. Ich jedzie bardzo wiele, naprawdę. O tych, co słyszycie, milionach, ja uważam, że są jeszcze większe niż te karty i tak dalej, naprawdę, miliony, ale to trzeba siąść spokojnie, bo medialnie nigdzie nic nie zrobimy. Siąść, porozmawiać i na przykład wystosować pismo do rządu, żeby gdzieś zareagowali, żeby te pieniądze nie marnować. Dlatego jeszcze raz proszę o powagę sytuacji, bo jest bardzo ciężko. Jeżeli chodzi o ten wyjazd, bardzo proszę radnych do pani inspektor o zgłaszanie, gdzie byście chcieli pokazać drogę. Jesteśmy przed nowym perspektywą roku. Panu staroście nakreślić tu panom, żeby w zarządzie mieli jakiś ogląd. Wiadomo, że nie muszę się z tym zgodzić, z naszymi sugestiami, ale myślę, że jeżeli to obejrzymy na miejscu, powiemy też, to będzie, zresztą pan starosta zawsze z tego korzystał i to drogo szedł. Także zapraszam i życzę przede wszystkim zdrowia i wszystkiego dobrego, żebyśmy to przetrwali, te ciężkie chwile, bo to jest teraz najważniejsze. Skupić się nad nami, nad naszymi rodzinami i tymi wszystkimi problemami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O głos prosił radny Tomasz Bylina. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja chciałem tylko odnieść się do wypowiedzi naszego kolegi Arka Maksymiuka i myślę, że to, co powiedział przewodniczący Rady Gminy Białe Podlaskie, to chyba jego były o współpracy, tak, że rzekomo o złej współpracy między gminą Biała Podlaska a powiatem naszym bialskim, to jest to chyba odosobniona i tylko i wyłącznie opinia pana przewodniczącego Rady Gminy, no, ponieważ doskonale widzimy, że jeśli chodzi o inwestycje drogowe i nie tylko w ogóle budownictwo, no to ta współpraca jest. Także tutaj może jakieś prywatne animozje wyszły. Natomiast no,
też chciałbym potwierdzić, że odkąd jestem radny w powiecie naszym bialskim, trzecia kadencja, to nigdy nie miałem żadnej informacji ze strony gminy Biała Podlaska, kiedy ma być sesja, na którą oczywiście z chęcią bym przyjechał i ewentualnie może wniósł coś w dyskusję, swoje jakieś spostrzeżenia, swoje uwagi, swoje podziękowania. Natomiast proszę Państwa, może taka propozycja do zarządu, do panów starostów. Zróbmy ewentualnie jednorazowy taki wyjątek. I chociaż który zresztą nie jest nigdzie zapisany, bo to w sumie my kiedyś tam ustaliliśmy, tak? Jeśli chodzi o partycypację w kosztach urzędów gminy. Jeśli chodzi o budowanie dróg wspólnych z samorządami innymi czy budowanie chodników. Może właśnie zróbmy ten wyjątek i to, co Arek podnosił już od kilku lat, odkąd ja pamiętam, ciągle o tym chodniku Biała Czosnówka, on jest rzeczywiście najbardziej, jest bardzo potrzebny. Pan starosto i pan, wszyscy doskonale wiemy. Także też prośba z mojej strony do zarządu, zróbmy sami ten chodnik i pokażmy, że dobrze, jeżeli gmina nie widzi problemu, a tam problem rzeczywiście jest, pokażmy, że my w takim razie sami potrafimy to zrobić. I zacznijmy może od w tym roku nawet od projektu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę rąk w górze, więc przeczytam informacyjnie. Do Biura Obsługi Rady Zarządu Powiatu wpłynęła dość obfita korespondencja. Odpowiedź Zarządu Powiatu panu Draganowi na interpelacje zadane na poprzedniej sesji. Odpowiedź Powiatowego Urzędu Pracy również radnemu Danielowi Draganowi. Pewnie te odpowiedzi otrzymał. Odpowiedź Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego panu radnemu Arkadiuszowi Maksymikowi. Już skomentował. Również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzieliło odpowiedzi radnemu Arkadiuszowi Maksymikowi. Z dokumentu wynika również, że Zarząd Powiatu udzielił odpowiedzi radnemu Wojciechowi Miturze, który potwierdza, że otrzymał informację. Dziękuję. Wpłynęło też zaproszenie do udziału w tegorocznej edycji konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2020 wystosowany przez Związek Powiatów Polskich, co nie mniejszym czynię. Wpłynęły też również życzenia pana wojewody lubelskiego Lecha Sprawki. Życzenia do wszystkich radnych, wytrwałości. Życzenia, abyśmy dbali o nasze małe ojczyzny. Dziękuję za zaangażowanie, codzienną ciężką pracę, za troskę, cierpliwość, zrozumienie, umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby lokalnych społeczności. Z wyrazami szacunku. Wojewoda lubelski Lech Sprawka. Szanowni Państwo, dzisiaj na sesji Rady Powiatu po raz pierwszy uczestniczy nowa dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, pani Barbara Kociobińska-Koza, którą bardzo serdecznie witamy, przedstawiamy. Pani dyrektor, życzymy sukcesów, życzymy zdrowia, dobrej współpracy, bardzo dobrej współpracy z zarządem i z Radą Powiatu. Wszystkiego najlepszego i witamy. Proszę bardzo. Widzę, że punkt 7 już został wyczerpany. Zamykam punkt 7. Otwieram punkt 8. Zamknięcie obrad. Zamykam 23. sesję Rady Powiatu Białej Podlaskiej. Dziękuję wszystkim za uwagę, za obecność.